Siemanko, jestem Jan Kilowski-Gliwic i witam wszystkich normalnych ludzi na kanale Normalni Ludzie. Pozdrawiam również Miśka z Nadarzyna. Siemano. Janek, ile lat spędziłeś za murami więzienia? Za murami więzienia spędziłem około 28 lat. Ale zostawmy to na inny odcinek. Okej. Okay. To odpowiedz na takie pytanie. Kim według Ciebie jest gangster? Gangster to osoba, która ma swoje zasady, która nigdy się nie da złamać ani innemu gangsterowi, ani policji, ani prokuratorowi, sędziemu i tak dalej, i tak dalej. Gangster to ktoś, kto od początku do końca zawsze będzie sobą. Nigdy nie pójdzie z nikim na współpracę, nie sprzeda żadnego kolegi, nikogo z rodziny i jest to ktoś z zasadami. A pseudogangster to taka osoba, która zawsze będzie współpracować z psami, z prokuratorem, z sądem, ze wszystkimi, aby było mu lepiej. Nigdy nie pomyśli o kimś, zawsze będzie myśleć o sobie. Jest to egocentryk, którego przyszłość jest dla niego najważniejsza. Nikt oprócz niego się nie liczy. Nie liczy się z rodziną, zupełnie z nikim. Zawsze on jest najważniejszy. Czyli twoim zdaniem ten pseudogangster może poświęcić bliską rodzinę i tak na wszystkim, każdego, którym, na kim zależy, żeby po prostu się wywinąć z wszystkiego, tak? Nie, mu na nikim nie zależy. Jemu zależy tylko i wyłącznie na sobie. On wszystko robi po to, aby było jemu dobrze. Nie myśli o nikim. On jest najlepszy. A powiedz mi taką rzecz. Kim według Ciebie jest bandzior? Bandzior? Bandzior to jest ktoś, kto zawsze sobie da radę i tak samo nigdy, nigdy nikogo nie sprzeda, nie pójdzie na współpracę. To jest ktoś, kto w głowie ma tylko bić, nawet zabić, ale nigdy sprzedać. Janek, a kim według Ciebie jest świadek koronny? Świadek koronny to taka kół bez zasad, która poświęci zupełnie dosłownie wszystkich, nawet swoje dzieci. Nieważny dla tego kogoś jest nikt. Osobiście najbardziej z takich, co znam, to taka kół pod tytułem Wiszczun. Bardzo, bardzo niedobra osoba. Z Gliwic i już jako nieletni sprzedał swoich kolegów po jakimś włamaniu na sklep RTV i koledzy poszli przed niego do poprawczaka. Przestrzegałem przed nim wszystkich, ale mówili, a on był młody, a on był dzieckiem, on nie wiedział, co robi. Teraz on już nigdy tak się nie zachowa. Ja wiem jedno, że jeżeli Jaś się nauczy, to Jan będzie umiał. Także przestrzegam przed takimi niedobrymi, nie dodawajcie się z nimi, bo oni wszędzie wykorzystają was i musicie siedzieć nawet za to, z czym nie macie nic wspólnego. Bo oni będą kalkulować, że jak ja teraz powiem, to ty odpowiesz, a ja za to będę miał dobrze. Wiszczun pogrążył grupę Pokida. Miał jako pierwszy w Polsce dostać status świadka koronnego i wskazał miejsce, gdzie miały być zakopane zwłoki, ale niestety pan prokurator odmówił mu status świadka koronnego, gdyż Wiszczun w miejscu, w którym wskazał, gdzie mają być zakopane zwłoki, była tylko ziemia naruszona i
było widać, że był tam dół, mogło coś tam się znajdować, jednak nikt nie wiedział kto. I dlatego pan prokurator odmówił mu status świadka koronnego. On później występował w TVN-ie, pokazywał jakąś fiolkę i mówił, że odbierze sobie życie, że dlaczego on tak został oszukany przez pana prokuratora. Cały czas coś tam o nim słychać, że gdzieś się pojawia. Niemniej jednak nie interesuje mnie to, bo w ogóle nie chcę mieć do czynienia z takimi osobami. Z Katowic był Kastor, który pogrążył grupę Krakowiaka i cały czas krzyczał, że konfidentów do piachu, wszystkich trzeba zakopywać. Nie ma miejsca dla konfidenta na tym świecie. A dwa dni później Kastor sam stał się świadkiem koronnym. Nie chcę mi się tutaj już mówić o kimś takim jak Masa, bo to już celebryta. Celebryta, który chciał być aktorem, prawda? I chciał nakręcać filmy, pisał książki i w ogóle nawet nakręcono film. Jednak to jedno wielkie oszustwo. Opowiadał o wielu osobach, wiele osób pogrążył i wiele osób siedziało za nic. Wiem to stąd, bo wiem jak robią kalkulatorzy i tak samo spędziłem 11 lat i 2 miesiące za to, czego nie zrobiłem, ale to już o tym kiedy indziej. Janek, a wracając do słynnego Wiszczuna z Gliwic, to widzisz, prokurator mu odmówił status świadka koronnego, a zarzuty chłopaki mieli i siedzą, znaczy no Pokit siedzi do dziś, nie? Zgadza się, ale tam było jeszcze wiele takich niedobrych osób, które ich pogrążały i dlatego oni dostali wyroki. Nie będę tutaj przytaczał nazwisk, po co? Rozumiem. A powiedz taką rzecz mi, Janek, jeszcze. A co myślisz o statusie małego świadka koronnego, tak zwanej popularnej teraz w Polsce 60-tki? Powiem tak, że 60-tka to duża kół, a status małej kół to mała 60-tka. Oby dwie siostry. A wracając do tematu słynnego, pierwszego w Polsce celebryty świadka koronnego Masoniego, to powiedz, Janek, myślisz, że rzeczywiście tak było, jak on mówi, że chcieli mu zabić rodzinę i on poszedł na współpracę? Żaden kalkulator nie zwraca uwagi, tak jak mówiłem, na rodzinę. Myśli tylko i wyłącznie o sobie. Także rodzina takim osobom, Boże, przepraszam, za słowo osobą, takim ku nie zależy na rodzinie, tylko zależy i wyłącznie na sobie. Także nie ma czegoś takiego jak rodzina. Rodzina to tylko one, te ku, te celebrytki. Tylko one są najważniejsze dla siebie. Dla nich się nikt ani nic nie liczy, tylko one same. Powiem tak, że jak ja mogę popełnić 100 przestępstw ze 100 osobami, powiedzieć o tym i za to nie odpowiadać? Jak? Ja powinienem odpowiadać za wszystko, co zrobiłem, prawda? Powinienem się liczyć z tym, co ja robię. Jeżeli robię coś złego, to wiem, że wcześniej czy później za to beknę. A skoro ja beknę, to niech sam bekam. Po co mają bekać ci, którzy byli ze mną? Zresztą, kto był ze mną? Kto? Niech mi to powie pies, niech mi to powie sędzia, niech mi to powie prokurator. Kto był ze mną? Skoro ja mu tego nie powiem i nikt inny mu tego nie powie, to skąd on to będzie wiedział? Od kogo? Od Michaela Jacksona? Michael Jackson już nie żyje. A powiedz, Janek, czy takie padło, jak tak zwany świadek koronny, powinno być przez sąd traktowane łagodniej?
Tak samo jakbyś się nie zapytał o pedofila, o gwałciciela, czy oni powinni być traktowani przez ludzi w więzieniu łagodniej. Co to jest za różnica? Skoro ja robię źle, to co, ja jestem lepszy od innych, bo ja o tym opowiadam? Nie. Ja jestem gorszy od nich wszystkich, dlatego, że ja robiłem źle, a kosztem innych chcę się wybielić. I tutaj tylko i wyłącznie chodzi o to, że ja kalkuluję, że mi będzie lepiej, bo ja to opowiadam. Nie. Ja nie chcę opowiadać. Ja nie chcę mieć lepiej kosztem innych. Poza tym to jest jakaś dziecinada. To jest chore, chore, chore. Zrobiłeś źle, będąc dzieckiem. Twój brat zrobił źle, będąc dzieckiem. Czy jak obydwaj mieliście akcję z rodzicami, czy byłeś lepiej traktowany, bo powiedziałeś? Na pewno twoi rodzice mówili ci, nie skarż, bo to nic fajnego. I dla mnie to jest chore. Chore tak samo jak pedofilia i gwałcenie. Świadek koronny. Chore, chore, chore. Janek, a powiedz tak teraz szczerze ludziom, którzy oglądają kanał Normalni Ludzie. Czy osoba, która na co dzień żyje normalnie, chodzi do pracy, ma rodzinę, nie ma nic wspólnego ze świadkiem przestępczym, jeżeli gdzieś tam jest napadnięta i zgłasza to na policję, czy to jest w tym coś złego? Dla mnie nie. Taka osoba broni swojej rodziny, broni swoich praw. Ta osoba nigdy w życiu nie miała nic wspólnego z takim światem. Więc co ta osoba robi złego? Kto to jest? Czy cały świat to są gangsterzy, bandziorzy? Nie. Jeżeli ktoś żyje normalnie, to niech sobie żyje normalnie. Jeżeli ja go zaczepiam, a on mnie sprzeda, no to zrobił to, co zrobiłby każdy obywatel, który ze świadkiem przestępczym nie ma nic wspólnego. Ja nie mam osobiście pretensji do żadnego takiego, którego szczelę w pysk i nie sprzeda, bo liczę się z tym, że to jest normalny ktoś, kto pracuje. I powiem jeszcze więcej, że przypuszczam, że większość takich nawet normalnych pracowników, normalnie myślących, nie sprzeda, będzie chciał walczyć i tak dalej, ale w skrajnych przypadkach, takich, gdy dojeżdża się rodzinę i to nie jest nic fajnego, poza tym nie powinno się tak robić, że dojeżdża się zwykłych pracowników za to, że coś tam powiedzieli, kopie się ich. To nie ma sensu. To droga donikąd. A powiedz, Janek, co możesz powiedzieć o latach 80., 90. i teraźniejszych latach? Lata 80. i 90. No lata 80. Były ciężkie w więzieniu. Lata 90. były bardzo lekkie w więzieniu. A jeżeli chodzi o lata 80. na wolności, wiadomo, wszystko można było kupić, ale nic nie było, bo każdy miał dużo pieniędzy, ale oprócz tego, że miał dużo pieniędzy, to nie mógł nic kupić. Każdy obrotny, tylko obrotny, dawał sobie radę, bo zawsze wszystko skądś sobie znalazł. W latach 90. był totalny chaos i ludzie bali się bandziorów, bali się wszystkiego. A teraz? Teraz jest straszny chaos i ludzie dzwonią na psiarnię, o byle co, z byle powodu, bo krzykniesz, to już dzwonią, bo ty nie możesz krzyczeć, ty bądź cicho. Poza tym
Zawsze kiedyś ktoś mówił, że milczenie jest złotem, mowa jest srebrem. Oczywiście, że tak, ale tylko na policji, przed prokuratorem, przed sądem. Jeżeli chodzi o to, co ty chcesz powiedzieć komuś innemu, a masz rację, powinieneś krzyczeć i walczyć o swoje słowo, o swoją rację. A powiedz taką rzecz jeszcze. Czy uważasz, że w Polsce istnieje coś takiego jak resocjalizacja? Co to jest w ogóle? To jest coś, o czym tylko słyszysz. Nie ma czegoś takiego jak resocjalizacja. Jak sobie to wyobrażasz w ogóle, że wchodzisz w miejsce, gdzie jest zło, masz być dobry? Nie. Jest tylko degrengolada. Człowiek staje się gorszy po wyjściu niż przed wejściem. Dlatego, że otacza cię zło, sami źli ludzie i nie możesz być kimś dobrym, kimś lepszym. Dlaczego? Poza tym, skoro robiłeś źle, to do jakiego dobrego miejsca masz trafić? A resocjalizacja to jest tylko słowo. Tak samo jak odwyk od uzależnienia. Nie ma uzależnień. Uzależnienia to jest coś, co jest tylko w naszej głowie. Albo coś chcesz, albo nie chcesz. Nie chciałbyś być narkomanem, to byś nim nie był. Nie chciałbyś być pedofilem, byś nim nie był. Nie chciałbyś być gwałcicielem, byś nim nie był. Nie chciałbyś być mordercą, byś nim nie był. Nie chciałbyś być złodziejem, byś nim nie był. I tak dalej, i tym podobnie. Robimy wszystko to, co chcemy. Wszystko jest w naszej głowie. Nasze ciało to tylko narzędzia. A nasza głowa to coś, co nas kieruje. Coś, co nadaje nam bycie tym, kim chcemy być. Resocjalizacja. Nie. Nie ma czegoś takiego, bo wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, gdzie jest 100 złych osób i jeszcze 50 z tych osób stawia się na ciebie, krzyczy. Co, będziesz cicho? Dasz się podeptać? Nie. Każdy normalny człowiek podepta innych, żeby im pokazać, gdzie ich miejsce, kim jest. Żeby liczyli się z każdym normalnym człowiekiem, bo danie się podeptać to jest pokazanie swojej słabości. Tak samo godzenie się na coś, co ktoś chce, to jest moja słabość. Ja robię to, co ja chcę, a nie to, co ktoś mi każe. Muszę tylko i wyłącznie umrzeć. To, co robię, to jestem ja. Moja rzeczywistość, moje życie. Jeżeli kocham kobietę, to ją kocham. Kocham ją na zawsze. Nie na chwilę. Nie, bo mam sztywne prącie i chcę czegoś na chwilę. Ja jestem dla niej zawsze, a ona zawsze dla mnie. Resocjalizacja odbywa się tylko i wyłącznie wtedy, gdy my tego chcemy, a nie, że siedzimy latami w więzieniu i tam się mamy zmienić. Że robimy tak, jak ktoś nam każe. My robimy to, co chcemy. I albo się zmieniamy, albo nie. To zależy wszystko tylko i wyłącznie od nas. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do oglądania następnych odcinków i do subskrypcji.
i zadawania pytań w kanale. Pozdrawiam wszystkich normalnych ludzi.